Panie komisarzu, wczoraj wieczorem w rejonie Placu Grunwaldzkiego doszło do bardzo niebezpiecznego zdarzenia, podczas którego policja musiała użyć broni. Panie redaktorze, około godziny 19.30 otrzymaliśmy z Centrum Powiadamiania Ratunkowego kilka telefonów o tym, że w rejonie Placu Grunwaldzkiego dwóch mężczyzn, jeden z przedmiotem przypominającym broń palną, drugi z tasakiem, chodzą w rejonie Placu Grunwaldzkiego i stwarzają zagrożenie dla mieszkańców, zaczepiając ich, może dojść do popełnienia przestępstwa w tym rejonie. Patrole zostały wysłane na miejsce. Pierwszy, który przyjechał na miejsce zdarzenia, najechał na zdarzenie, w którym tych dwóch mężczyzn atakowało innego przechodnia. Okazało się, że jeden z mężczyzn trzymał tasak i kierował w kierunku tego mężczyzny, wymachując tym tasakiem. Policjanci wybiegli z radiowozu, wydali polecenie temu mężczyźnie o odrzuceniu tego niebezpiecznego narzędzia. Niestety mężczyzna nie reagował, dlatego jeden z funkcjonariuszy podjął decyzję o oddaniu strzału ostrzegawczego. Mężczyzna, sprawca, dalej był w posiadaniu tasaka, dalej machał w nim w kierunku pokrzywdzonego, dlatego no ostatecznie trzeba było użyć broni palnej i policjant skierował ją w kierunku sprawcy, trafiając go w nogę. A jak doszło w ogóle do tego zdarzenia? Bo tutaj już mówimy o tym, jak policjanci przyjechali, ale w toku wykonanych czynności na miejscu zdarzenia, oględzin, przeprowadzonych rozmów ze świadkami, ustaliliśmy, że ci dwaj mężczyźni chwilę wcześniej uszkodzili szybę czołową w pojeździe, który kobieta parkowała na jednej z ulic w rejonie Placu Grunwaldzkiego, a następnie udali się do pobliskiego sklepu, gdzie dokonali kradzieży trzech butelek wódki. Kiedy ekspedientka zorientowała się o tym, że mężczyźni dokonali kradzieży, powiadomiła właściciela, który był na sklepie, i ten mężczyzna wybiegł za tymi sprawcami w celu odzyskania skradzionego alkoholu. I wtedy właśnie doszło do tego zdarzenia, w którym temu mężczyźnie jeden z mężczyzn groził przy użyciu atrapy broni, a drugi przy użyciu tasaka, gdzie doszło do stworzenia realnego zagrożenia bezpieczeństwa dla zdrowia bądź życia tego mężczyzny. Dlatego też policjanci, którzy przyjechali na miejsce zdarzenia, ostatecznie użyli broni palnej. Panie komisarzu, wiemy już może, czy mężczyźni byli trzeźwi, bądź czy byli pod wpływem jakichś środków odurzających? W stosunku od mężczyzn została pobrana krew do badań laboratoryjnych i tutaj dopiero po tych badaniach będzie wiadomo, czy byli w stanie nietrzeźwości, czy też byli pod wpływem narkotyków. Ja mogę tutaj dodać jeszcze, patrząc na całą tą sytuację, że jeden z tych mężczyzn, ten drugi, który nie trzymał tasaka, a przedmiot przypominający broń palną, próbował uciec z miejsca zdarzenia. Inny patrol, który także był wezwany na tą interwencję, zatrzymał mężczyznę kilkaset metrów dalej. I tutaj mamy taką sytuację, że jeden z mężczyzn, ten, który został postrzelony po opatrzeniu przez lekarzy, mógł wyjść ze szpitala, trafił już do naszego pomieszczenia dla osób zatrzymanych w Wałbrzyskiej Komendzie. Drugi jest w szpitalu, ponieważ okazało się, że miał rozciętą rękę. My ustalamy, w wyniku jakiego zdarzenia tą rękę rozciął, ponieważ nie było to związane z interwencją policyjną. Jeżeli będzie mógł opuścić szpital, także zostanie zatrzymany. I teraz no, w ciągu najbliższych 48 godzin obaj mężczyźni najprawdopodobniej zostaną doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszą zarzuty. Będzie oczywiście z naszej strony wniosek o tymczasowy areszt dla obu mężczyzn. Miejmy nadzieję, że i prokuratura się przychyli do tego i to pójdzie do sądu. No i tutaj już sąd zdecyduje, czy mężczyźni zostaną tymczasowo aresztowani, czy też nie. Mogę jeszcze dodać, że jeden z tych mężczyzn był przez nas notowany, odpowiadał już za popełnienie kradzieży z włamaniem, odpowiadał za dokonanie rozboju, a także za kierowanie gróźb karalnych w stosunku do innych osób. Panie komisarzu, czy ten mężczyzna, który posługiwał się atrapą broni, on w jakikolwiek sposób będzie usprawiedliwiony, że to nie była prawdziwa broń? Trzeba jasno powiedzieć, jeżeli coś przypomina niebezpieczne narzędzie, jeżeli coś przypomina broń palną, jest użyte w stosunku do innych osób, gdzie padają groźby karalne, gdzie dochodzi do popełnienia przestępstwa, no to jest traktowane jako niebezpieczne narzędzie. Nie będzie tutaj pobłażliwości i miejmy nadzieję, że ci mężczyźni docelowo dostaną surowe wyroki. Niech to będzie przykład dla innych, że nie ma przyzwolenie na bandyckie zachowania, że policjanci, którzy przyjeżdżają na interwencję, mogą w stosunku do takich osób użyć środki przymusu bezpośredniego, nawet mówimy tutaj o broni palnej, jeżeli będzie taka potrzeba, jeżeli będą takie okoliczności i nie ma tutaj przyzwolenia na to, żeby dochodziło na terenie naszego miasta do bandyckiego zachowania.